Well, this is a powerful Arctic front making its way across the south coast of BC. Robi się piękna pogoda, pełne słońce, temperatury, gdzie nocami może sięgnąć 40, minus 40 stopni Celsjusza. Wychodzimy robić eksperymenty. Na zewnątrz jest minus 28. Fall accumulation. There could be some power outages. Fraser Valley wind gust 72. Siedzę i patrzę się na swoją parę. Thursday overnight into Friday morning, in and around those out. Mam nadzieję, że tego śniegu trochę więcej spadnie. Ale najpierw musimy przetrzymać te 3 dni mrozu. Jest kawka. Kemping w Kanadzie. Styczeń 2024. Nowy roczek za nami. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy w lecie. Kemping jest pusty, ale możemy zatrzymać się w tej przyczepie. Piękny dzień, minus 9 chyba. Sypało ostatnie 2 dni. Ruszyło delikatnie. Nazbierało się takiego puszku. To jest nasz patent jeszcze z Webasto. Kto wie, ten wie, co się tam kryje. Tu jest zbiorniczek na diesla. To dlatego, że nocami tu jest zimno, a może samo ogrzewanie tutaj gazowe czasem zawodzi, a poza tym jest strasznie głośne. Także tak, odwiedził nas jakiś piesek. Postawimy tu kamerę. W każdym razie powder idealny na jakiś freeride. Ale na narty dzisiaj chyba nie zdążę. No więc jesteśmy w takim miejscu ładnym. Widok na góry. Tam jest biuro, w którym pracowałem. Góry, po których chodziliśmy, te dziksze bardziej rejony. Beaverhead, Mount Seven. I tam jedziemy dziś w tamtą stronę do Golden. To jest jakieś 10 km na zakupy. Dokupimy sobie gaz butle, ponieważ przygotowujemy się na napad zimy, atak zimy, nagły atak spawacza. Dlatego trzeba butle kupić. O, idzie jagoda. Akurat wraca z toalety porannej, bo nie mamy wody. To jest jedyny niedostatek tej luksusowej przyczepy. Atak zimy jest zapowiedziany na dziś wieczór i kolejne dni, 3-4 dni będzie temperatura. Nocami spadała maksymalnie do minus 42-3. Takie są prognozy, ale mamy nadzieję, że nie będzie aż tak nisko, bo gdzieś tam wyczytałem, że przy 40 paru stopniach już może gaz w butlach zamarzać. Te butle są tu na zewnątrz osłonięte tylko czymś takim. Mam obawy, jak będzie działać w Webasto. Webasto może wiać chłodem, bo zasysa nam powietrze z zewnątrz. Przełączymy na nią. Na butle jest tu, wiadomo, ogrzewanie i ciepła woda, ale ciepłej wody nie ma, bo krany wszystkie pozakręcane na kempingu. I piekarnik i kuchenka. A no i wiadomo, kuchnia. Wodę sobie przynosimy i możemy ją podgrzać elektrycznie, to też jest akurat spoko. Widać, że tu się szron gdzieś osadza. I to jest taki mniej więcej wskazówka, no to ta butla ma jeszcze sporo gazu. Na oko mogę ją zważyć. Ona ma sporo gazu. To jest sens zabierać i napełniać? Chyba nie. Chyba nie. Trzeba jechać dość daleko za miasto, żeby napełnić butlę z jedno miejsce takie. Zakręcę ją i postawię ją tu obok.
A podepniemy tą pełną. Żeby były dwie pełne podpięte? Tak. O, ta jest pełna. Ciężko. No to z ciekawostek, przy takich normalnych zimowych temperaturach taka butla nam tu starcza na tydzień. W ciągu nocy przełączamy się na Webasto, bo ono jest cichsze. A to gazowe się uruchomia raz na jakiś czas i cię budzi w nocy, więc... No dobra, zostawię to tak. Powinno działać. Jak się skończy jedno, to się przełączy na drugie i po prostu mam obawy, po pierwsze, jak dużo gazu zejdzie przez te trzy kolejne dni, bo może zejść dużo więcej. Po drugie się boję, czy nie zamarznie gaz gdzieś w tych przewodach, które stąd idą aż tam do przyczepy przy minus 40. Możliwe, że okryjemy to czymś dodatkowo, ale to niewiele da, jak to nie będzie ogrzewane. Na pewno chcę wymontować akumulator z auta, bo przy minus 40 to już... Nie no, na 4 dni dwie butle powinny wystarczyć. Tak. Także taka historia o ogrzewania, już 12 minut. Teraz ty coś powiedz. Jak ci się mieszka? Piękny dzień dzisiaj. Jak ci się mieszka? Wyjątkowy. Pełne słońce. No. Rzadko się zdarza, ale to słońce to będzie tak wychodzić za chmur i przechodzić sobie. No ale co, przestałaś mówić? Nie no. Chciałam powiedzieć, że mieszka się bardzo komfortowo i chciałam się zapytać, czy widziałeś tego mojego pieska. No właśnie, chciałem ci powiedzieć, że go widziałem, bo przechodził obok mnie. Był troszkę zwariowany. Zwariowany, no biegał tu i tam i nie chciał się przywitać, ale... No, ja się tak nachyliłam głupio, no. I on podbiegł do mnie i tak mi skoczył prosto jakby z językiem na twarz. Serio? No, niestety. A, no to do mnie nie skoczył, widać. Ja nie byłem taki apetyczny dla niego. A w środku nie będziemy na razie pokazywać, bo jest burdel. Zbieramy się. Zbieramy się. Wywozimy puszki. Jedyna rzecz, jaką się tutaj, no butelki też oddaje. Nie jest to jeszcze takie, powiedzmy, zjawisko oczywiste jak w Europie. Ale takie kartony też można. Tak, no i za to jest to, co w zachodniej Europie, czyli puszka ma jakąś swoją stałą cenę. Także łatwo się to liczy i minus jest tylko taki, że jest jeden punkt, w którym się to oddaje. Droga biała, pod spodem lód, ale opony zimowe jako tako dają radę. Muszę tu odśnieżać plac i dojazd, bo byłoby już na tyle głęboko. Sypało, pruszyło w zasadzie delikatnie przez dwa dni. I ze 20 cm można doliczyć do pokrywy śniegowej. W sumie sprawdza się prognoza. Ma być puste niebo, w sensie ani jednej chmurki. W ciągu dnia będzie słońce. W nocy będą pewnie gwiazdy. No i dlatego będzie taki mróz. Nie będzie żadnej pokrywych chmur. Tam widać w chmurach ten cały resort narciarski, Kicking Horse. No nie będzie widać nic, no, ale w dzień, w który tu ma być minus 30, to tam na szczycie ma być minus 50. I jestem ciekaw, czy oni zamkną ten ośrodek narciarski z tego powodu, no bo przy jakiejś tam temperaturze, no to już chyba nie ma siły, żeby człowiek dał radę jeszcze je. Nie wiem jak ubrany, ale siedzieć na tych zimnych krzesełkach, tutaj ta infrastruktura jest trochę taka przedpotopowa niestety. Tylko jedna jakaś gondola. No zobaczymy, sam jestem ciekaw, ale nie chciałbym być wtedy na górze. A, czyli nie jedziemy po butle, to może tu zapakuję i idziemy sobie. Wyjechałem blisko. Wracamy nasz depozyt. Jest, ja tam przyjdę zaraz.
te zapuszeczki. No. System jest dość taki prymitywny. Czyli oddaje się po prostu... Oddaje się komuś do ręki. Trzeba policzyć. Nie ma żadnych automatów, maszyn, robotów. Stoi sobie dwójka pracowników. Można sobie z nimi pogadać. Co mi się podoba, że jest duża lada, są kartony, jest kran z mydłem, bo wiadomo, że można się uwalić czymś przy takiej segregacji, więc wszystko jest takie dość user-friendly. To są jeszcze czasy, kiedy na tym tutaj można zrobić, powiedzmy, pseudo-biznes. Tak jak byliśmy w Australii parę lat temu i wchodziły te przepisy, to też mało kto to zbierał i po prostu w takich miejscach jak kemping, jak się ludziom dało osobne kosze na puszki, butelki, to oddając je po prostu można było dużo zarobić. No a później wiadomo, z czasem ludzie zaczynają się trochę orientować, że tracą na tym te parę centów. Planujemy, jak się przygotować na nadchodzące dni. I tutaj widać prognozę, że dziś w nocy posypie troszkę śnieg. W tej chwili jest minus 8 i zjeżdża temperatura przez całą noc, tak jak to codziennie bywa. Minus 20, minus 35, nie no, minus 30 stopni jutro w nocy. Także przy delikatnym wietrze 2 metry na sekundę ciśnienie rośnie, idzie jakiś wyż, zrobi się piękna pogoda, pełne słońce i 12, 13, 14 stycznia to będą temperatury, gdzie nocami może sięgnąć 40, minus 40 stopni Celsjusza, a w dzień będzie aż minus 33 albo tylko. Jeszcze w życiu nie byłem wystawiony na minus 40. Chyba nawet do 30 nigdy nie dobiło w mojej karierze. A tak wygląda ta przyczepa, w której sobie mieszkamy. Tu za drzwiami jest prysznic i ubikacja, która jest teraz nieczynna, bo woda jest niepodłączona. Tu są nasze ciuchy, które są na takim piętrowym łóżku dla dzieci w zasadzie, chociaż dorosły człowiek też by się tu wyprostował w pojedynkę. Zamykać? To wezmę może stąd. Już mam detekcję dymu wykonywać, to może... Generalnie cała ta wnęka ma wjechać do środka i chcemy to zrobić po to, żeby było łatwiej ogrzewać. Przy minus 40 wnętrze tej przyczepy. Tu widzę, jakieś liście są. A wiesz, czego się boję, żebyśmy nie połamali czegoś w tej chwili, to całe odpadnie i będziemy nie mieć ściany. Dobrze, co mam robić? No, powoli wjeżdżaj. Stop. Czy to ewidentnie coś tu... O, no, teraz dopiero. To było przymarznięte u góry. I nie to, żebyśmy to tak sobie zostawili, bo ja tam dzisiaj wychodziłem na drabinie i odśnieżałem i zdejmowałem kupę śniegu, lodu i liści, ale widocznie sama ta uszczelka tutaj trzymała. Jedźmy dalej, zobaczmy, czy to prosto wchodzi. No zrobiło się ciasno. Nie wiem, czy to widać, ale z ponad 3,5 metra szerokości zrobiło się nagle coś koło dwóch. Jeszcze większy bałagan. No, przez to się wydaje, że jest większy bałagan. A to już jest wjechane na maksa, czy? No, to spróbuj jeszcze wjechać kawałek. O, stop. Znowu się to jakby odchyla. No, niestety tu na górze są liście i normalnie... Tu widzę... Widzę, jakby uszczelka się podwija, tam jakiś, kurde, patyk, jakaś gałąź.
No i patrz, takie coś tam wbite pomiędzy uszczelkę. Ty byś to tak zostawiła, tak? Jedynie co, jakbyś wyjechała tak z 20 cm i wróciła, ta uszczelka może się tam wyprostuje. Nie, ta uszczelka jest... Może tak zostawię. No to zostaw tak. Minus będzie taki, że jak tam wystaje dosłownie, nie wiem, 5 cm czy coś, to tam się będzie gromadził ten śnieg. A ta uszczelka się tu tak podwinęła, no, że się boję, że jak on będzie topniał, to już będzie wpływał tu do środka. Nakręcę jeszcze tutaj w środku. Tu jest łóżko wymiarowe. I teraz z tej strony nie ma przejścia, bo w auto wjechało dom. A z tej strony jest jedyne przejście. Będziemy musieli z jednej strony tylko wchodzić. No i faktycznie zrobiło się ciasno. Będziemy mniej zużywać paliwa na ogrzanie tego wnętrza. Tu jest jeszcze szafeczka taka. Tu jest lodóweczka, prawie że pełnowymiarowa, duża. Dometic. Chyba na trzy opcje. Na gaz, albo na 12 V, albo na 200. Nie, to jest normalnie na 120. Oni mają tu 120. 120. Prąd zmienny, piekarnik. Trzy palniki. Wody niestety nie mamy, musimy sobie radzić tam kempingowych tutaj facilities. Chodzić się myć. No i teraz jest tutaj niestety niżej. W tej części jest 1,80 m na moje oko, więc ja tutaj się nie mogę wyprostować. W tej części jest chyba 2 metry. No i na szerokość teraz jest, myślę, że jakieś 2,20 m. A było z 3,5 metra. Straciliśmy troszkę powierzchni. 11 stycznia. W środku mamy 21 stopni. Pierwsze wyjście z mroku. O poranku. Jest około 10. To jest pierwszy dzień, kiedy się nam zaczną mrozy. Chciałbym gdzieś tu zostawić ten termometr. Także 21 było w środku. Prognoza mówi, że już jest koło minus 19. Takie mrozy jeszcze w Polsce były grane. O, to zamknęliśmy. Jak widać, cała ta sekcja wjechała, czyli taki 80-centymetrowy odcinek. Pompka chodzi jeszcze. Myślę, że minus 20 to nie jest nic wielkiego dla tego wybasto. Ale zużyło chyba trochę więcej niż zwykle, żeby podtrzymać taką temperaturę. No nic, zasysa sobie tu w środku, a wtłacza tędy ciepłe powietrze do przyczepy. Gdyby zasysało powietrze z przyczepy, to by miało łatwiej ogrzać. Do góry tu mam przygotowany blok heater, wbudowany jest w naszym silniku, więc można sobie podgrzać, ale to trzeba zrobić zanim się odpali auto. Tak z 2 godzinki. Wyjąłem baterię, ale raczej nie będę ruszał auta przez następne 2 dni. Tu widać, jak od rury wydechowej jest wytopione. O kurde, a jednak się zbiera wilgoć w tej rurze. To niedobrze. No nic, to był mój pomysł na to, żeby ciepłe powietrze cały czas gdzieś tu od spodu ogrzewało auto. No i
Jeśli to jest minus 20, to jest dość komfortowo. Wiatr jest prawie nieodczuwalny. Wilgotność też raczej spada od paru dni, więc... O, chociaż tutaj trochę wieje. Więc ta odczuwalna jest w miarę komfortowa. No chociaż mi już robi się zimno. Dzisiaj ma spadać temperatura przez cały dzień, co jest jakby anomalią, bo zazwyczaj do południa robiło się trochę cieplej. No i wieczorem będzie już minus 30, a w nocy może być minus 40. Ha. Oddaliłem się od przyczepy i już mi się zimno robi. Chciałoby się wrócić do domu, czyli do przyczepy. Tak wygląda nasza dolinka muminków. Tak wyglądają nasze prywatne, publiczne toalety, prysznice, pralnia. I co wskazuje? No, minus 18. Minus 18 stopni Celsjusza i 0 Fahrenheitów. Ciekawe, że skala się zjeżdża na minus 40, czyli możliwe, że będziemy mieć za niedługo tyle samo Celsjusza, co Fahrenheita. No, minus 18 to jeszcze w Polsce przeżyłem. Byłem nawet na weselu, jak było minus 20. Pozdrawiam Łaci, jej męża, Michała. No tego się tylko boję, że zamarzną przewody albo jakieś łączniki, te metalowe zawory od gazu i gaz nie będzie dopływał do... Ręce mi już odmarzają, więc wracam. Chyba z to chodzi mocno. Nie no, naprawdę, opuszki palców już mam zgrabiałe. Wchodzimy. Ups. Wow, this is a powerful Arctic front making its way across the south coast of BC. Some convergence into the Fraser Valley, reduced visibility and blowing snow will be a theme through much of Thursday morning as that Arctic front continues to press southeast. Bursts of snow begin to fill in across southern Vancouver Island and even downtown Vancouver, the North Shore. But the snow amounts will be generally light and highly variable. Look at that convergence in the way of snowfall accumulation. There could be some power outages. Fraser Valley wind gusts 70 to 90 kilometers an hour. This is going to play a role in your bitterly cold wind chills that will develop Thursday overnight into Friday morning in and around those outflow channels. So minus 30 plus up towards Prince George on Friday. And then that temperature really drops Friday night as well through the interior. Those are... Well, maksymalnie minus 35 pokazali. A tu im dalej na wewnątrz kontynentu, no to arktyczne powietrze napływa z północy. Dość często w Albercie są mrozy po minus 40. Ludzie normalnie tam pracują, wydobywają ropę i gaz. Jesteśmy w takiej dolinie pomiędzy dwoma pasmami górskimi. Więc też jakby od północy napływa to zimne powietrze. Ale czasami te góry tworzą dobrą jakby osłonę, zależy skąd wieje wiatr. I śnieg. Mam nadzieję, że tego śniegu trochę więcej spadnie. Ale najpierw musimy przetrzymać te 3 dni mrozu. Jest kawka. No pierwszy dzień chłodów za nami. Niewiele się działo, oprócz tego, że temperatura spadała cały dzień. Się tak utrzymywała na minus 17, 18. I extreme warning dla Golden. Extreme cold.
cała tu widać dolina właśnie pomiędzy dwoma pasmami gór jest na czerwono. Tu dalej wzdłuż autostrady do Revelstoke też jest warning. No i cała ta, ten pas, dolina na przedłużeniu aż do granicy ze Stanami, tutaj gdzieś Montana, Idaho, całe to zimne powietrze z Arktyki gdzieś tędy napływa. No i minus 48, to co tutaj podają jako odczuwalna, czy minus 50 odczuwalna w 13 o północy w zasadzie, minus 53 odczuwalna przy minus 42 faktycznej, to ja nawet nie wiem, ale naprawdę zaczynam się tego trochę bać, bo będzie już jedynym źródłem ciepła prąd, jak pozamarzają te wszystkie rzeczy, bo po prostu przewiduję, że to jest prawdopodobny scenariusz, że zamarznie tam wszystko w tych przewodach, czy gazowych, czy paliwowych z dieslem i te piecyki po prostu nie ruszą w nocy. A prąd mamy tutaj na kempingu, dopóki jest. Jak będzie jakaś wielka tu awaria, a zdarzały się latem, bo coś gdzieś się nie wiadomo co stanie, to nie będzie prądu. A nie mamy agregatu. Będziemy uciekać do Jamesa, do chatki ogrzewanej tym drewnem. No ale może tak być. Bo jak w nocy odczuwalna będzie minus 50 parę, to może być jakiś Armagedon i wydaje mi się, że masakra. Jutro rano update i test odzieży zimowej. Odkrycie roku 2024 nowego. Przy minus 25. Na razie minus 25. Kładziemy się spać. A tu? No powiedz co to jest, bo to nie jest. Szron. Szron. A faktycznie, zmazałem go. Cała ta ściana jest zimna, bo tu przyczepa jest w zasadzie... Końcówka przyczep. Dlatego zmieniamy sobie teraz pozycję z głową w stronę wewnętrzną. Będziemy mieć najwyżej zimno w nogi. Gazowe jest ustawione, żeby się włączyło jak spadnie temperatura. Nie wiem, poniżej chyba 15 czy coś takiego. No idziemy spać. Jutro minus 30. Looking ahead to what is going to be another cold night, there are increased emergency shelter beds and warming centers here in Vancouver and similar programs being activated right across the province. Lindsay Duncombe, CBC News, Vancouver. Poranek na kempingu. Styczeń 2024. Piękne, bezchmurne niebo. Mam zaparkowany samochód. Webas to chodzi, grzeje. Przed wschodem słońca było minus 37. Teraz już jest koło minus 30. Dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej. Wszystko na razie ok. Aczkolwiek się nie włącza gazowe ogrzewanie, a gaz jest. Czyli w sumie nie ok. Będzie problem. Jednak się pomyliłem. Słoneczko nam nagrzeje tylko do minus 28.
ciągu dnia. No i noc minus 40, 1, 2, odczuwalna minus 53. Monday też jeszcze, czy jeszcze z 2-3 noce takie będą. Dopiero 16 stycznia wracamy do jednocyfrowych mrozów. No, rękawiczki... Jak mam nalewać w rękawiczkach? Minus 30. Jest to na pewno najchłodniej w moim życiu. Tu się nieładnie zrobiło, kurde. Cała wilgoć. Zaraz zatamuje wylot z Webasto. Ach, cholera. Ciekawe, bo tak pierwsze wrażenie jest, wcale nie jest dużo zimniej niż wczoraj. Nawet powiedziałbym, że jest przyjemnie w słońcu. Dieselek gęsty. Ręce mi już zgrabiały. Czuję jak na wąsie osadza mi się. W sumie nic nadzwyczajnego, po prostu przy minus 30 się to dzieje o wiele szybciej. Jestem może 5 minut na zewnątrz. Tak, chyba to będzie chodzić cały dzień. Żeby nie zamarzło. Zaraz się okaże, że zamarznie bateria w GoPro. Piękny dzień. Jeden z piękniejszych. Zjechaliśmy. Jeszcze trzeba coś z tym zaradzić, ale... Musiałbym tu wylać wrzątek chyba, żeby to odkleić. Musimy zagotować wodę, żeby miał... Rura wydechowa trochę przymarzła. Forgive the West Coasters, then, if they don't exactly have the right gear. Well, I bundled up as best I can, but I wasn't really quite ready for it to get cold quite as fast as it did. Uwaga, uwaga! Przygotowujemy się do opuszczenia statku kosmicznego. Tak jak nasze mamy i przedszkolanki powtarzają nam od samego dzieciństwa, że na mrozy trzeba się ubierać na cebulkę. I just put on a lot of layers, 5 layers on, fleece pants, snow pants, gloves. Conditions on Cyprus are expected to stay well below freezing into the weekend, with light wind and more snow expected in the middle of next week. Tak postanowiłem dzisiaj się ubrać na cebulkę rekordowo grubą, bo rekordowe mrozy są. Także mam long sleeve'a na to taki polarek frotowy, na to jeszcze polarek standardowy, pod spodem kalesonki, spodnie polarowe, spodnie takie zimowe, ocieplane, skarpetki wełniane, 3 pary skarpet. Zaraz na to wszystko ubiorę swoją cieplutką puchówkę bez puchu. Mam nadzieję, że się nie zagotuję przed wyjściem. No i na to już wierzchnia warstwa. Także tak. Kurtka, spodnie. I jeszcze mam gogle, które mają ochronić moje rzęsy przed zamarzaniem. Co prawda temperatura już nie jest taka jak była rano, że jest tylko minus 28. Ale może mi to pozwoli przebywać trochę dłużej. Teraz buciki kanadyjskiej firmy. Buciki są zwykłymi gumowcami z jakąś taką wkładką, ale są niby wodoodporne. I no, są w miarę ciepłe, chociaż zapomniałem ubrać spodnie. Znaczy spodnie mam, ale te spodnie takie narciarskie.
No, także jak taka cebulka tak nie wytrzyma, to już nic innego chyba nie wytrzyma. I teraz tak, może pokrótce omówię zagrożenia związane z wychłodzeniem. He says people are risking their safety trying to keep warm outside. There's a couple of instances that people have got burned out with their tents and their camps. But they're just trying the best that they can to stay warm. Przy pewnych temperaturach, jeszcze jak dochodzi do tego wiatr, to po prostu człowiek nie zdąży się zorientować, przestaje odczuwać to zimno i po powrocie do domu skóra już może być zaczerwieniona albo przemrożona i to są takie delikatne objawy. Another big concern is frostbite, which can happen at sub-zero temperatures and require medical help, but in serious cases, amputation. Signs that frostbite is actually setting in, your skin might turn whitish or grayish in color, it might feel kind of firm or numb or waxy, and you might actually start lacking any kind of sensation in that area. Później są objawy mocniejsze przy jakimś tam drugim, trzecim stopniu. Pęcherze się wypełniają płynem, martwa tkanka, skóra może schodzić z takich miejsc jak uszy, nos. No i jak każdy z nas mniej więcej czuje w gorącej temperaturze, czy jak wchodzi do wanny, czy temperatura wody jest trochę za duża, albo jak siedzimy na słońcu i nas spali, to też czujemy. Tak przy tych temperaturach ujemnych możemy się nie zdążyć zorientować, a już stracimy czucie i wydaje nam się, że jest całkiem spoko. Mięśnie zaczynają drgać, albo może też być odczuwalny ból. Ból mięśni, ból stawów, ból w klatce piersiowej, krótki oddech i to już są oznaki jakiejś hipotermii. Hypothermia can also be caused by prolonged exposure to colder temperatures and can be fatal. Jak nie znajdziemy szybko schronienia, to możemy zostać, że tak powiem, w miejscu, w którym byliśmy. I zamarznąć, a zamarznąć może człowiek już, kiedy jego ciało, temperatura spadnie tam do 15 stopni. Jestem ubrany, brakuje mi tylko rękawiczek. Oczywiście jak ubiorę rękawiczki, to będzie mi ciężko obsługiwać tą kamerę. Ale spróbujemy. Zewnątrz jest minus 28. Jest to na pewno chłodniej niż kiedykolwiek w Polsce. Ja się troszeczkę zgrzałem, ubierając te rzeczy. No ale teraz tak. Zrobimy pierwszy eksperyment. Czyli zwyczajnie wrzątek. Działa. Większość tego wrzątku po prostu wyparowała. Ale chyba przesadziłem z tymi warstwami, albo za długo byłem w śluzie przed wyjściem. Czuję się trochę zgrzany. Mam nadzieję, że nie zamarznę pod spodem. Teraz drugi eksperyment. Jak wiemy, mamy dwa podstawowe rodzaje śniegu. Śnieg biały, czyli ten ok, i śnieg żółty, czyli ten, którego należy unikać. A ja wpadłem na pomysł, że skoro mogę zrobić śnieg ze szklanki wrzątku, to spróbujemy zrobić śnieg czarny i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, może nie był czarny, tylko bardziej brązowy. To co tu spadło, to są fusy po kawie i
jednak większość wody z tej kawy wyparowała. No więc tak jak mówiłem, generalnie taka temperatura jak minus 30 to jeszcze nie jest temperatura, przy której jakoś bardzo, nie wiem, to odczuwamy. Chodzi o to, że po prostu o wiele szybciej organizm się wychładza. Przy minus 30 już różne dziwne rzeczy się dzieją. The Arctic air blew in late Thursday afternoon, bringing a couple centimeters of snow, zima, enough to complicate commutes across the lower mainland and prompt calls for better preparation. This doesn't look good on the roads. It doesn't look good on municipalities when people are simply doing something as simple as going home and it's taking them 5-6 hours when it should be an hour. Wiadomo, z bateriami, akumulatorami samochodowymi, z w ogóle silniki poprzez tam zgęstnienie oleju i wychłodzenie do takich temperatur nie chcą odpalać. When cold creates crises, unexpected frustrations like Dave Jenkins' frozen padlock inspire perspective. I was lucky I had somewhere to stay last night, but you know, I'm inside, so I was okay, so I feel for everyone else that's staying outside. No a dzisiaj w nocy ma być minus 42. Tego ranka nie otwierał się zamek do naszej kempingowej toalety, ponieważ zamarzł przy minus tam 35, więc podejrzewam, że jutro będzie to samo. No w środku, w budynku, w którym się bierze prysznic i jest woda bieżąca, no to panuje jakaś tam duża wilgotność. Ta wilgoć z powietrzem przechodzi przez wszystkie szpary. No i zamarza na zetknięciu się z tym mroźnym powietrzem, dlatego wszystkie drzwi, zamki samochodowe czy domowe mogą nam chłatać figle. People who respond to home repair emergencies are gearing up for a very busy weekend. One plumbing and heating expert tells CBC News the most common calls he's getting are worries about furnaces not working and frozen pipes. He says your heating system is probably okay, just overworked after being turned down throughout the warmer start to winter. But thawing pipes can be very serious. If in doubt, he says always call a pro. You don't need a lot of water to do a lot of damage and to have an insurance claim, and that's what you want to avoid right now. Especially in times like this where it's really busy and companies are really busy. If you have any concern that something's not right, reach out to a professional right away and have them come give their advice to you and see if they can get that faucet from being either unfrozen or to stop dripping. He says you can leave water taps on slightly to prevent freezing. Na zewnątrz przy takich temperaturach dość szybko wilgotność spada. A wysoka wilgotność jakby potęguje odczuwanie zimna, więc to działa na naszą korzyść. Od kogoś, kto mieszka w Yukonie, tam już przy granicy z Alaską, usłyszałem taką historię, że no tam minus 40 się dość często zdarza i że najgorsze są pierwsze 2-3 dni, kiedy jeszcze w powietrzu jest wilgoć, a później wilgotność spada do, nie wiem, tam 20% czy może nawet mniej. No i po prostu mamy klimat jak na pustyni, czyli jest bardzo sucho, ale mroźno za to. A ze spadkiem wilgotności jeszcze się wiąże jedna sytuacja. Taka, że człowiek na mrozie, wydychając swoją parę wodną, bardzo szybko się odwadnia. No i co, powiem tak, ubrałem się chyba nawet za ciepło. Nie czuję w ogóle na razie tej temperatury. Co prawda, jakbym miał jeździć dzisiaj na nartach albo jakąś mocniejszą aktywność uprawiać, to pewnie szybko bym się zgrzał, później bym się wychłodził. Ogólnie dzisiaj, z uwagi na te temperatury, tutejszy ośrodek narciarski został zamknięty. First it was too warm to ski in much of BC. Now a number of ski hills across the province have been forced to close because it's too cold.
Kicking Horse Mountain Resort in Golden, Apex in Penticton, Whitewater in Nelson, and Panorama Ski Resort in Panorama were all shut today due to forecast temperatures below minus 30 with the wind chill. Kimberly Alpine Resort delayed opening today and has closed night skiing until tomorrow. Some Okanagan resorts like Silver Store and Big White are limiting service due to the cold temperatures and strong winds. Skiers at Cypress Mountain on the North Shore, though, were bundling up against the chill. I like it. We've been missing the snow for a long time. We used the snow last month, but today's my first run actually. Bo na górze, przy wietrze i ogólnie temperatura jest tam poniżej minus 40, miało dobijać do minus 50 w nocy, więc podejrzewam, że tam po prostu się nie da wyjść na zewnątrz. Na szczycie jest kawiarnia i stacja górna gondoli. No i zamknęli to, bo wydaje mi się, że mogłyby być tam problemy z funkcjonowaniem wszystkiego, już nie mówiąc o bezpieczeństwie, ale... Banff's Sunshine Ski Resort is an international tourist destination, but Thursday operations shut down. For the safety of our team members and for the integrity of our lift system, as well as enjoyment, it's not much fun to go out in minus 30 temperatures and... 2-3 dni takiej pogody i wszystko ma wrócić do normy. Chociaż tutaj dla tej jakby części Kanady albo jeszcze dalej na północny wschód to w zasadzie jest norma, że są dwucyfrowe mrozy przez całą zimę, a przy minus 40 słyszałem, że ludzie pracują dalej jeszcze na zewnątrz. Mają porządne ciuchy. Especially tough for crews working outside. It's brutal. The wind's blowing, it's cold, everything you touch is cold. Often the materials are wet and it's soggy and it's just miserable. It is one of the worst days you want to be out. The Arctic air blew in late Thursday afternoon, bringing a couple centimeters of snow, zima, enough to complicate commutes across the lower mainland and drogie buty. Widziałem takie buty, które były oznaczone cyferką, że są do minus 100 stopni Celsjusza, mają utrzymać ciepło, czyli w zasadzie do temperatur niespotykanych na Ziemi. Czyli po prostu dają gwarancję, że w tych butach będzie ci ciepło w każdej temperaturze. A te moje buty, nie wiem jaką dają gwarancję, ale jest w nich dosyć ciepło. Śnieg pod butami skrzypi. Jest to takie uczucie trochę, jakby się chodziło po jakiejś mące ziemniaczanej. W ogóle się nie lepi. Ale też konsystencja tego śniegu, który tu leży obok, jest jak mąka ziemniaczana. Czy jakaś inna. The Windsport Ski Hill in Calgary is closed until the end of the week. For Calgary and Edmonton, the worst of this cold snap is still to come. That happens on Saturday morning with the wind chill hovering around minus 50. From there, the polar vortex moves to the southeast. Saskatchewan will have icy temperatures through next week, but BC and Alberta should be back to normal, more seasonal temperatures by Monday. Teraz spróbujemy zapalić ognisko przy minus 28. Czy jest jakaś różnica? Wydaje mi się, że nie powinno być. Czy drewno się zajmie? Wątpię, bo tutaj leżało dość długo. Świat. Styrta się dopala. Makulatura dobrze się pali na mrozie. Ognisko. Jak ktoś ma samochód i w taki dzień mroźny, ale słoneczny wsiadał do auta, pod warunkiem, że
że nie miał śniegu na szybach, to może zauważyć, że w środku jest bardzo ciepło. I faktycznie po prostu jest niesamowite, jak przy minus 20 stopniach taka powierzchnia plastikowa, czarna, na słońcu rozgrzewa się do tego stopnia, że ten śnieg momentalnie się topi. Momentalnie na słońcu. Minus 20 stopni, ja dotykam tego i czuję, jakby to było nagrzane po prostu. To jest w dotyku ciepłe, ale założę się, że to ma może kilka stopni na plusie. I po prostu przy tej różnicy temperatur to wszystko od razu się topi. Topi i paruje. Nie wiem, czy to widać, ale to na moich oczach te kropelki parują. Kemping w Kanadzie przy minus 20. Tak to wygląda. Tylko my zamieszkujemy tutaj przyczepę. Wszystkie pola są puste. I testujemy swoją odporność. Czy bylibyśmy w stanie w naszym kamperze w takich temperaturach gdzieś po prostu przeżyć? W jakichś rejonach północnych. No i wychodzi na to, że nie jest to takie straszne. No. Wybaz to działa. Pompka nie zamarzła dziś. Jeśli nie zamarznie tej nocy, to myślę, że nie będzie takich już temperatur, które to bardziej przetestują. Przyczepa jest tutaj jakiejś firmy Hideout Keystone. Nie znam się na przyczepach kempingowych, ale jest zaznaczone Cold Mountain Package. Z tego, co zauważyłem, to wydaje mi się, że różni się od innych tylko tym, że ma od spodu taką jakąś plastikową dyktę i pewnie troszkę więcej izolacji. Tak, tutaj czuć taką gąbkę izolacyjną. Ściany i dach wątpię, żeby się bardzo różniło od zwykłych przyczep. No i co? Złożyliśmy ten element w przyczepie. Jest tak nie do końca złożony, ale u góry mam nadzieję, że jest wszystko szczelne i tam nie naleci ani śnieg, ani woda. Widać, że wcześniej był rozłożony, ale przy tych temperaturach w nocy to chcemy ograniczyć powierzchnię, którą tracimy ciepło. Na dachu warstwa śniegu zapewnia dodatkową izolację. Nic nie widać. Nie wiem, czy coś będzie widać. Auto nieruszane stoi. Dodatkowo włączył się teraz piecyk gazowy. Tutaj widać, jak wychodzi z jego wydechu para wodna. Teraz ściągnę gogle. Po 10 minutach tak czuję, jak mi powieki i rzęsy zamarzają. Tragedii nie ma. Na razie nie taki diabeł straszny. Baliśmy się tych dwóch dni, że po prostu nam wszystko zamarznie. A jeszcze zima nie powiedziała ostatniego słowa, więc nie chcę zapeszać, ale jak na razie widzę, że przy minus 30. Minus 37 było dzisiaj nad ranem. Da się kempingować. A w nocy czekamy na rekord. Mam nadzieję, że już tej zimy się nie powtórzy większy. Czyli minus 42. Także tak. I wraca ocieplenie. Jutro w dzień już tylko minus 25. A pojutrze tylko minus 18. Jeszcze 3 dni dwucyfrowych mrozów i duże ocieplenie. Zwariujemy, jak temperatura wskoczy na plus. Piecyk gazowy już klęknął. Nie wiem, czy on widzi tą temperaturę, no ale jest jakieś
Minus 35. Chciałbym zobaczyć tu minus 40, ale tylko dla własnej głupiej satysfakcji. Minus 37. Ten termometr na pewno coś łapie przez okno. To już dmucha prawie że zimnem. Nie, ciepły dmucha. Już wczoraj nagrywałem, jak mróz wchodzi do domu. Wszystkie metalowe elementy oszronione, te, które są wystawione też na zewnątrz. A tu przy oknie tak samo oszronione. Już nie mówię, że szyba, bo jest pojedyncza. Mogłoby być lepiej, jakby była podwójna szyba. No, wczoraj w nocy, jak próbowaliśmy odpalić piecyk gazowy, to nie mógł zastartować. No i niestety nie mogliśmy tak dobrze nagrzać wnętrza, bo to webasto jest trochę za małe na taką dużą powierzchnię. A w nocy spadła temperatura wewnątrz do 7 stopni. No ale powiedziałbym, że to jest trochę zaskakujące, żeby webasto, które tutaj dmucha cały czas ciepłym powietrzem, nie było w stanie w tej przyczepie podnieść temperatury. W zasadzie cały czas temperatura się obniżała przez całą noc, a nad ranem było 7. No ale na zewnątrz było minus 43, więc podejrzewam, że przy takiej różnicy jest... Jestem i tak zadowolony z tego, że to webasto po prostu chodzi. Że nie zamarzła pompka, paliwo, ani żadne jakieś elementy tam po drodze. Tak się pozasłanialiśmy, żeby zawsze jakaś dodatkowa izolacja była. Widać, jak w powietrzu krystalizują się płatki śniegu. O, tutaj widać też, że chodzi już nam ogrzewanie. Nie wiem dlaczego, ale rano odpaliło. Może dlatego, że promienie słońca padają na te butle gazowe i promienie słońca dość szybko jednak podnoszą temperaturę. Jak ogrzewałem jakiś metalowy przedmiot. Kolejny piękny dzień. Minus 37 nad ranem. Taka temperatura w chwili obecnej. Baffin, one of the Calgary Zoo's newest residents, has no trouble with this cold. Our beautiful bears are really enjoying the water today. It doesn't matter what the cold temperatures are. Polar bears are gonna polar bear. But for those of us without the 1,000-pound body and thick white coat, these extreme temperatures pack a painful punch. Jest to strój na niesporczaka. Na niesporczaka. Czyli ubieramy tyle warstw na siebie, aż zostaną nam tylko takie kikuty rączek i nóżek wystające z ciała, a pomiędzy wszystkimi warstwami po prostu zbiera się powietrze. Zaraz idę na długą misję dokupić
diesla do Webas. Jestem na moście w Nicholson nad rzeką Columbia River i no już jest prawie całkiem zamarznięte. Z tej strony widać całe zamarznięte koryto, tylko gdzieś środkiem płynie woda. Nie wiem, czy to tak widać tylko przez moje gogle, czy widać to też na kamerze, ale tam, gdzie jest woda, zwłaszcza z tej strony, widać jak ona paruje. Ta woda może ma maksymalnie pewną dodatnią temperaturę. W powietrzu jest minus 30. Para unosi się z nadpowierzchni wody, tak jakby to były jakieś gorące źródła. Tak to przynajmniej widzę przez swoje gogle. Tutaj są tory kolejowe na południe. W miasteczku łączą się z linią, która idzie wschód-zachód. Często jeżdżą tu pociągi towarowe tego Canadian Pacific. W zasadzie wszystkie te miasteczka tu w górach powstały tylko wzdłuż tej linii kolejowej, żeby to obsługiwać. Widocznie taka tradycja lokalna. Idziemy na stację benzynową kupić troszkę diesla. Nie chciało mi się męczyć z autem, żeby na tak krótki dystans go odpalać. Także idę z buta. No i dobre. Diesel zatankowany do siatki. 8 litra. Dla ciekawskich, $1.90 za litr. To jakieś razy 3-6 zł. Nie tak drogo. Było drożej w lecie. Benzyna tańsza. $1.60 za litr. Całe szczęście, że w Kanadzie używam litrów, bo od tych galonów w Stanach to można zwariować. Pani mówiła, że mam szczęście, bo 20 minut temu jeszcze pompa nie podawała. Zamarznięta od rana. Także spoko. Przynajmniej tyle. Byłby spacer nadaremno, jakbym nie mógł zatankować. No i idziemy. Yo. Zaraz się rozładuję jeszcze do tego GoPro. 8 godzina. Więc tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu, 8 godzina. 8 godzina. Od 4 już jedziemy na tej farelce, tylko na tej, co tu stoi. Co to było? Minus 25, ale ja mu nie ufam, bo wczoraj pokazywał minus 20, kiedy były odczyty pod minus 30. A odczyty były tu z internetu, z lotniska, więc jakoś bardziej ufam. Czy zdążę na tej baterii? Baterie GoPro też padają jak muchy. Diesel heater padł nam o 4 w nocy. Według tego termostatu, który tu wisi, jest minus 2 w środku, a według tego jest 35 Fahrenheitów, więc to można sobie policzyć. No i może mi się uda uruchomić to gazowe, które codziennie już pada jako pierwsze. Była czwarta. Czwarta noc z rzędu takich temperatur po minus 30 parę w nocy. No i jak widać właśnie są problemy. Dziwne, że za pierwszej, drugiej nocy wszystko hulało jak trzeba. Rozpalam ten gaz, żeby pobudzić jakoś tutaj przepływ gazu w rurach, ponieważ zauważyłem wcześniej, że
czasem to pomaga przy odpaleniu tego Dometika. Stawiamy sobie na 73 Fahrenheit. Puszczę te dmuchawy. Ogólnie gdyby nie ta farelka, to już byśmy tu zamarzali. I ta farelka wydaje mi się, że utrzymała jakiś minimalny dodatni niestety słychać jak cyka, więc dalej nie odpalił. Ja już się zdążyłem ubrać, nie to, że tak spałem. Za każdym razem to jest zagadka. Czy piec odpalił? Bo na początku dmucha zimnym powietrzem. Z tej strony już na razie zimne. Sebastian nawet nie próbuje, bo jeśli słońce nie wstanie, to tam diesel chyba zżelował. Teraz on jak jeśli nie odpalił, to za chwilę się sam wyłączy. Jeśli odpalił, to może za 5 minut zacznie ciepłym dmuchać. Bałagan po wczoraj, bo nam się nie chciało zanieść tego do mycia. Więc chcieliśmy przygód, to mamy przygody. Nie wiem, co tu więcej można komentować. No, chyba to mnie niestety trochę zawodzi. Chociaż na początku to ono nam ratowało dupę tutaj, bo zawsze chodziło całą noc bez problemu. No więc tyle mamy z ogrzewania. Nie odpaliło. Spróbuję jeszcze raz. Wydaje mi się, że nie ma lepszego tu sposobu niż resetowanie tego w kółko. W lodówce jest dziwnie ciepło, czyli jest cieplej w lodówce niż tutaj. Nie, ale zamrażarka w ogóle się rozmroziła, to świetnie. To jest właśnie to, co ja też podejrzewałem, że coś się tu spieprzyło. Jest na auto. Po prostu jest tak zimno na zewnątrz, że możliwe, że ją z zewnątrz to schłodziło, bo ona ma tam ten swój jakiś, wiesz, oddaje ciepło na zewnątrz i po prostu nie wiem, czy tam to zamarzło, czy schłodziło tak bardzo, że jak na przykład nie ma opływu tego gazu, nie ma. Ja jeszcze ten. Tu się tylko para wodna unosi. No, próbuję ostatni raz jeszcze, nie wiem, chyba będziemy się stąd musieli wyprowadzić. Więc przez minus 30 przestaje działać zamrażarka. To jest logiczne, bo wtedy należałoby wystawić po prostu rzeczy za okno. Ale nie wpadliśmy na to, że akurat zamrażarka się zepsuje tej nocy. Także ja podejrzewam, że kompresor w niej przestał działać, nie wiem z jakiego powodu. No ale powiedział mi jeden Kanadyjczyk, przy minus 40 dzieją się dziwne rzeczy. Ustaje ruch cząsteczek atomowych. Coś, co normalnie działa, nie,
nie chce działać. Siedzę i patrzę się na swoją parę z ust. Nie odpalił się. Więc taka to jest walka. Walka zawsze. Cieszysz się, jak wygrywasz. A jak przegrywasz, to nie za bardzo wiadomo dlaczego. Nie lecą opary z piecyka gazowego, czyli nie odpalił. Dlaczego tu gaz leci? Nie, już się ciężko mówi, z zimna, więc chyba przestanę gadać. Ostatnia próba. Zasysa sobie ten gaz. I co? Kilka godzin później. 11:30. Chodzi cały czas ogrzewanie gazowe. Chodzi z tej butli. Odsłoniłem tą pokrywę, żeby tu trochę słońce padało na ten metal. Próbuję się zorientować, ile zużyliśmy tego gazu. Chodzi już tyle godzin i nawet nie ma jeszcze 20 stopni, może jest 18 w środku. Teraz tak, dzisiaj może odpalimy auto, chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Podpiąłem mu ten właśnie blok heater, który tutaj wyposażone są auta. Szkoda, że to jest na 110 V. Niby 1000 W około bierze. Tam gdzieś sobie idzie ten kabel. Jest grzałka w silniku po prostu. Przymknę to. Słońce tu pada. No i niestety webasto klękło po kilku dniach z rzędu. Webasto jest oczywiście tam w środku. Każdy, kto wie, jak to wygląda, no to sobie może wyobrazić, tam jest w środku obudowa. Z tej strony powinno zasysać, ale po prostu zasysa powietrze tędy dookoła. Wydaje mi się, że jest wystarczający przepływ, żeby tam powietrze wchodziło, ogrzewało się i do środka. No i próbowałem parę razy odpalić. Próbowałem tu suszarką ogrzewać tą grzałkę. Grzałka chodzi, widać. Widać, że benzyna, znaczy benzyna, diesel jest pompowany do góry. Niestety komora się nie może nagrzać. Odpiąłem tą przedłużkę, bo myślałem, że to jest kwestia. To była moja przedłużka, żeby spalinę wyprowadzić tu za róg. No i tutaj kondensowała się para wodna, która ma taki kolor jak ropa, znaczy no jak diesel, żółty. I mam podejrzenie, że po prostu to samo jest w komorze spalania, jakiś niedopalony diesel. Także dzisiaj walka trwa. Miało się już kończyć, a tak naprawdę się dopiero zaczęło. Mimo że mrozy są niższe niż te dwa dni temu, wszystko już jest zmęczone chyba. Zmieniać te butle dziś.
Ale w nocy no, był problem z odpaleniem tego gazowego. Gdyby to nie ruszyło, to byśmy musieli uciekać stąd, bo w przyczepie dzisiaj rano było praktycznie średnio 0 stopni, a przy podłodze minus 3. I to już nie jest temperatura, w której się fajnie śpi. Już się nawet nie rozbieram od jakiegoś czasu, wchodzę i wychodzę. Coś tam robię, nic to nie daje. Ja chyba podkręcę jeszcze to gazowe, żeby ono się nie wyłączyło czasem. Niech se tu nagrzeje do 22 stopni. Jeszcze jedna taka noc. Nic nie widać. Nie wiem, czy coś widać z minus 22 na zewnątrz. Czyli cieplutka dzisiaj noc, cieplutka. Po całym dniu walki z Webasto, które nie odpaliło wczoraj, trzeba będzie je rozkręcić. W nocy oczywiście klękło gazowe ogrzewanie i nie chciało się też odpalić, więc dałem za wygraną. Przykryliśmy się kocem. Spać bez żadnego ogrzewania oprócz farelki elektrycznej, która utrzymuje tam w sypialnym przedziale jakieś w miarę dodatnie temperatury. Próbuję znaleźć jakieś źródło, żeby tu pokazać. W środku, w chałupie, mamy minus 7. Druga bateria GoPro, powtórzę się, bo nie wiem, czy tam to się nagrało. Także, tak jak mówiłem we wcześniejszym wejściu, Webasto było złe, a Dometic też było złe. Także Webasto cały dzień nie odpaliło, a Dometic pokazuje, to jest temperatura, na którą teraz mi się udało ustawić, żeby dogrzał, więc to są bzdury, ale pokazywał tu 33 stopnie Fahrenheita, to jest 0 stopni Celsjusza w nocy, spadło nam tak jak wczoraj tu w środku do okolic zera. Musiałem odpalić te trzy palniki, żeby jakoś, nie wiem, ten gaz dopłynął do ogrzewania i się zapalił i po prostu nie chciało mi się tego robić w środku nocy i przykryliśmy się kołderką. No tyle dobrze, że nie zamarznęliśmy. Chociaż w aplikacji siki zamarznęły. Co? Zamarzły, nie zamarznęły. Co ja gadam? A na zewnątrz, żeby było miło, zaczął padać śnieżek. Nie wiem, czy to widać. Opady śniegu przy minus 20. Ja już ubieram czapkę, pierwszą rzecz, i buty rano, jak wychodzę z łóżka. No i robi się kawa. Też pierwsza rzecz, jak się wychodzi z łóżka. Próbujemy nalać bez rozlewania. Okay. Kawa z tego przelewowego, czyli standard amerykański. Kupuje się tu takie duże, kilogramowe prawie. Nie wiem, z czego się tak cieszę, ale chyba z tego, że przeżyliśmy tę noc i że temperatura już nie będzie w teorii sięgać minus 30, bo wtedy już się chyba nie da bez ogrzewania. A Webasto będzie musiało trafić na stół w warsztacie, zostać rozkręcone, wyczyszczone. Tu jak zwykle bałagan, piwko bezalkoholowe, żeby nie było,
puszki do skupu, więc trzeba zbierać. Nie ma gdzie tego wszystkiego trzymać. Takie życie na kempingu. Czas na jakieś podsumowanie. Mrozy się skończyły. Oficjalnie temperatura już jest powyżej minus 20. A więc tu mamy dwie butle. Jeszcze myślę po połowie w każdej przełączałem je, bo lepiej chodziło na pełnych. Ta butla już jest taka poniżej połowy, więc przez 4 dni takiego ostrego grzania w sumie może jedną całą butlę zużyłem. Trzeba tutaj zaznaczyć, że oni tu sprzedają czysty propan. On niby zamarza tam przy minus 40 kilku stopniach, więc jak się zbliżało do, tam było minus 42, to się trochę bałem, co to będzie z butlami, z tymi przewodami, no ale gaz jako taki nam nie zamarzł, chociaż widać było spadek wydajności. To jest to ogrzewanie gazowe. Nie wiem, co to jest, tam jest panel Dometika, więc myślę, że to jest coś z Dometika spięte. No i dużo pary idzie w gwizdek, bo tutaj wychodzą te gazy wydechowe, no i zasysa sobie powietrze do spalania, a w środku powietrze krąży po prostu elektrycznym jakby wentylatorem rozprowadzane przez trzy takie wyjścia na podłodze, no i to nie jest zbyt super pomysł, bo jak nie będzie prądu, no to nie wiem, może to działa na 12 V, ale bateria w tej przyczepie też by nie wytrzymała na tym mrozie długo, bo ona jest na zewnątrz w ogóle tam z przodu. To jest porażka niestety, nie jest to wina sprzętu, chociaż myślę, że przy tych mrozach ten sprzęt mógł się poddać, ale myślę, że to jest przez to, że ja to zamontowałem na zewnątrz. No ale tak musiałem, bo nie mogłem wiercić dziur. Tutaj sobie odsunąłem okno. No i po prostu on zasysał zimne powietrze do komory spalania. Teraz mi się palce przyklejają do metalu. No i o dziwo jakby paliwo było płynne, może troszkę bardziej gęste. Nic tu nie widać było w filtrze, żeby się coś zablokowało jakimiś parafinami. Pompka chodziła, widać było, że pompuje, ale temperatura tak spadła, że w komorze spalania spadało poniżej 160 stopni, no i on się wygaszał. Także to jest, moim zdaniem, wszystko by chodziło, jakby to było w środku. No dzisiaj dla odmiany zaczął padać śnieg, teraz 2 dni śniegu przy minusowych temperaturach. Fajnie. Później się przejdę na narty. A na razie trzeba jeszcze wytrzymać i ja planuję dopiero jutro jechać z butlami. Dobić jedną butrę, może drugą też i zrobić zakupy i odpalić w ogóle auto. Bo tu na pewno jakby się zrobiło dookoła tej przyczepy taki jakby parawan czy coś, no to zimne powietrze by tam od spodu nie wychładzało. Ale ogólnie ta przyczepa daje radę, nie znam się na tych przyczepach, widać, że to jest jakaś izolowana na zimę specjalnie, więc daliśmy radę. Tu jest też niefortunnie ten schowek zrobiony, że tu się kończy łóżko i nasze nogi właściwie tutaj są, więc z tej strony mamy tylko barierę tej ścianki, a tu od dołu nas chłodzi ten bagażnik jakby. Ja tam narty czasem trzymam w poprzek. Tak naprawdę tam by było dobre miejsce na webasto i tu by wychodził tylko wydech. Najlepiej jakby wydech w ogóle wychodził i ogrzewał butle gazowe. I wtedy myślę, że nawet w arktyczne mrozy to by dobrze działało. Na szczęście nie było minus 50, ale jakby było, to już nie daję tutaj sobie szans z gazem w butlach na zewnątrz. No i z webastu na zewnątrz. Cóż, po takich kilku dniach, po minus 30 parę, te dzisiaj minus 18, to się wydaje naprawdę spoko. Jak tam w środku? Wszystko dobrze? To kawka.
Dzisiaj w nocy już tylko minus 20. Teraz jakieś 15, 12. Ogólnie to przeskok taki duży. Się człowiek czuje naprawdę, jakby było dość ciepło. Będę próbował uruchamiać samochód przy takich mrozach. Śnieg to jest puszek. Także blok heater chodził jakąś godzinkę. Trochę za krótko, ale za późno wstałem, żeby go włączyć. To jest wtyczka. Zaraz sprawdzimy, czy auto odpali po 4, czy już 5 chyba nocach. Nie ładowałem, bo nie mam czym tego akumulatora. Klucze są zimne jak cholera. Oczywiście tutaj jest jedna klema na 10, a jedna jest na jakieś 3/8 cala. Nie rozumiem, czemu Suzuki takie robią dziwne. Połowę imperialnych śrubek, połowę metrycznych, zawsze czy miska olejowa, czy jakieś inne takie pojedyncze dziwne śrubki są inne, a cała reszta jest, powiedzmy, standardowo na metrycznych. No dobra, zobaczymy. Nie zamykałem drzwi na te mrozy, więc wejść się udało. Nie wiem, do jakiej temperatury ten blok heater ma ogrzewać silnik, ale on ogrzewa w sumie tylko wodę, czy tam czynnik chłodzący w silniku, więc jak cały silnik jest przemrożony do minus 15, podobno trzeba kilku godzin, żeby on się zagrzał. No, on się grzał teraz tylko może półtorej godziny. Chyba działa. Ale teraz po odpaleniu w ogóle nie zauważyłem, żeby wskazówka ruszyła. Także odpalić bez problemu, ale ciepły nie jest na pewno. I tak można odśnieżać. Jest przypluszone pudrem. Tył napęd, najlepszy napęd. W ogóle nie potrzeba 4x4 tu. Troszkę dosypało od wczoraj. Wczoraj tu odśnieżałem drogi z 6 cm. Tak wyglądają nasze dróżki dojazdowe. Utrzymywane na biało. Ale i tak już ktoś odśnieżał, bo jest dobrze ubite. No i co? Tak wygląda
golden zima. Idziemy na zakupy. I wracamy do naszego gniazda. Czuję.